Proszę Państwa, w świecie dzieją się wielkie rzeczy. Powstaje wolna strefa handlu na Pacyfiku. Pan Cameron ogłasza, że nie będzie robił budżetu z deficytem. Unia Europejska obiecuje i grozi tam i macha, grozi wielki palce w bucie. Ale to, co się dzieje u nas, to jest dla nas najważniejsze, bo to jest nasza ojczyzna i wbrew pozorom utraciliśmy już suwerenność, ale autonomię mamy i z tą pomocą będziemy mogli tę suwerenność odwojować. W końcu mamy armię. Tylko musimy coś zrobić, bo wiadomo dokładnie, że lewica to ma serce po lewej stronie i chce jak najlepiej i wyrządza potworne szkody. Natomiast rozum jest po prawej stronie i jeżeli chcemy, żeby Rzeczpospolita uzyskała suwerenność, żeby Polska znalazła się na czele krajów walczących o wolność i normalność, chcę przypomnieć, że my mamy wyjątkową sytuację. Zachód Europy, nawet Niemcy Zachodnie, wschodnie właśnie nie. Niemcy Zachodnie są zalane falą islamizmu. W Rosji już 1/3 żołnierzy to muzułmanie. Natomiast Polska jest centrum obszaru wolnego od muzułmanów. Tu nie ma, w dawnym NRD ich nie ma, w Czechach, na Morawach, na Słowacji, na Ukrainie, Białorusi, na Litwie ich nie ma. Mamy ogromną szansę stworzyć potężne, bogate państwo, które będzie się kierowało normalnymi zasadami, żadnych zasiłków nie będzie dawało. Jeżeli przyjadą nawet do nas imigranci, to tacy, którzy budują, a nie tacy, którzy wysysają. Mamy szansę zbudować państwo oparte o zasady wolności, własności, sprawiedliwości, oparte o tradycje, o honor, oparte o prawdę. To można zrobić, ale oczywiście nie mogą to zrobić ludzie, ci, którzy mają dwie lewe ręce, a niektóre partie mają nawet trzy lewe ręce, bo jak trzeba brać, to potrzeba dużo rąk. Dlatego też, proszę Państwa, bardzo prosimy, żeby pamiętać, że w tych wyborach jednak powodować się do urny, przekonać opornych sąsiadów, że niech zaryzykują. Ja wiem, że człowiek boją prawicy. Lewica przez lata zohydzała słowo prawica, no więc ludzie się boją, ale muszą zrozumieć. Jeżeli nie, to zbankrutujemy. Jeżeli nie, to przyjdą ci muzułmanie. To tylko prawica może odbudować suwerenność Rzeczypospolitej, czy przyszłego państwa polskiego, tak to może określić. Tylko prawica może zadbać o przyszłość Polski. Bo lewica myśli tylko o tym, co będzie w najbliższych wyborach. A my myślimy o tym, co będzie z Polską za lat 20, 30, 40, 50. Musimy o tym myśleć. Tylko ci wygrywają, którzy umieją o tym myśleć. Wygrywają mężowie stanu, a nie demokratyczni politycy, którzy żebrzą o głosy wyborców. I liczymy, że państwo wybiorą mądrze. Wybiorą tych, którzy nie szukają poklasku natychmiastowego. Nie szukają natychmiastowych sukcesów, tylko myślą długofalowo, myślą o tym, żeby nasze dzieci, wnuki i prawnuki miały gdzie żyć i swobodnie się rozwijać. Dziękuję za uwagę i bardzo proszę 25, mimo niechęci do demokracji być może, powatygować się do urn, bo innego narzędzia nie mamy. Zapraszam. Dziękuję bardzo.